Cześć wszystkim, z tej strony Ogrodnik Janusz. W dzisiejszym odcinku, jak już po nazwie mogliście się domyślić, opowiem wam o hostach. Tutaj mamy odmianę o takich dość wysokich kwiatostanach i te kwiatostany są całkiem ładne. O takiej barwie, nie wiem czy widać, fioletowej takiej, czy tam szafirkowej powiedzmy. I są one dość na takich wyprostowanych łodygach wypuszczone i na końcu kwitną. Jest to w sumie jedna z niewielu host, która ma takie dość efektowne kwiaty powiedzmy, ponieważ większość z nich po prostu te kwiatostany mają niezauważalne. Choć sama w sobie nie jest dość wysoka, tylko tak właśnie do wysokości kilkudziesięciu centymetrów, ale mimo wszystko liście ma dość ozdobne, więc myślę, że warto się nią zainteresować. Z takich ogólnych informacji to właśnie hosta preferuje stanowisko stale wilgotne bądź wilgotne. U nas akurat znajduje się ona w pełnym słońcu i to stanowisko jest dość suche, ale z tego względu, że właśnie gleba jest zasobna, to jakby równoważą się te takie niedobory jakby wody z tą zasobnością ziemi i całkiem fajnie się ona prezentuje, choć jak widzicie niektóre listki podsychają, ale mimo wszystko ładnie kwitnie, więc jest chyba w miarę zadowolona. Tutaj również macie takie mniejsze odmiany, nie powiem wam jakie to są odmiany, ale właśnie bardzo wiele odmian jest na rynku host, od takich liści zróżnicowanych kolorem, od niebieskiego, zielonego po nawet takie żółte odmiany, przez właśnie wielkość liści, od takich właśnie miniaturowych hostek po takie średniej wielkości, aż po takie ogromne z liśćmi naprawdę w wielkości no głowy człowieka powiedzmy. No, więc wysokości wahają się mniej więcej od 10-15 cm do nawet metra wysokości. Oczywiście nie uwzględniając kwitnienia, ponieważ kwitnienie jeszcze dodatkowe wysokości dodaje. Jeżeli chodzi właśnie o wiek roślin, to są one wieloletnie. No i rozmnażają się zazwyczaj poprzez podział. Jak możecie tu zobaczyć, u nas zostało posadzone i już można by było wyodrębniać kilka takich właśnie oddzielnych egzemplarzy, więc po prostu poprzez podział najłatwiej się je rozmnaża. Nie ma co kombinować z jakimś wysiewaniem nasion, ponieważ to proces długotrwały i możemy się trochę zasmucić, jeżeli efekt nie będzie taki, jak oczekiwaliśmy, czyli po prostu roślina nie wyrośnie nam. No, jeżeli chodzi właśnie o liście, to jeszcze się różnią odmiany tym, że na przykład mają niektóre powyginane liście, więc jeszcze to też taka dodatkowa no po prostu ciekawostka w ogrodzie. A jeżeli chodzi właśnie o stanowisko, no to preferuję półcień bądź po prostu ocienione. Też w zależności od odmiany to zależy, więc jeżeli się właśnie planujecie posadzić sobie w ogrodzie taką hostę, no to zorientujcie się, jakie po prostu miejsca preferuje. No, a na pewno ważną jest rośliną w ogrodach, ponieważ bardzo niewiele roślin jest w stanie rosnąć w miejscach ocienionych, a ona jest jedną z nich, więc może jeżeli macie takie miejsca w ogrodzie, no to możecie z czystym sumieniem je tam posadzić i ona ładnie wam zagospodaruje taką przestrzeń, a dodatkowo z takimi na przykład liśćmi o białych jakichś takich nabiegach bocznych bądź po prostu jakichś żółtych kolorach, no to rozświetlą wam te miejsca dodatkowo i jakby no, myślę, że będziecie zadowoleni po prostu z efektu. Myślę, że to wszystko na dziś. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych odcinków.